No i ten ostatni raz, kiedy piłeś u nas. Ja zadzwoniłem do mamy do pracy, że... Tato znowu pije i ja jestem sam w domu. Się strasznie boję. A ty non stop się wywracałeś i rozbiłeś sobie o taką... porcelanową chyba cukierniczkę czy coś. No. Głowę, nie? Kryształową. I wtedy ja chciałem podejść i chciałem cię podnieść, a ty się znowu wywracałeś i krzyczałeś, że do mamy zabierz go ode mnie. Zabierz go ode mnie! Że on coś mi robi. On coś mi robi! To jego wina! Że dlaczego to była moja wina? Co ja wtedy takiego zrobiłem? Przecież ja chciałem ci pomóc, nie? Więcej nie piję. Jak się czujesz? Dobrze. Cieniutko. Napij się kompotu, ci przywiozłam domowego. Przepraszam was. Odpoczywaj. Usiądź sobie. Nie. Co u ciebie, jak leci? Wszystko dobrze? Dobrze. Jak się dziś czujesz? Lepiej. Żona przyniosła mi kompot. Twoja żona chciała ode mnie zaświadczenie, że jesteś alkoholikiem, żeby odebrać ci prawa rodzicielskie. No i pamiętam to tylko, że po tym jak wyszedłeś z tego odwyku... Odtrucia. Odtrucia. Że też piłeś.